Jesteśmy w połowie ferii zimowych, ale ty już swoje ferie masz za sobą. Częściowo tak. Byłam właśnie w Austrii, w Solden. Przepiękne miejsce, przepiękne trasy. Zjeżdżałam po prostu z 3000 metrów. No i widziałam tak piękne krajobrazy. Cały czas jeszcze jestem nakręcona tym wszystkim, ale niebawem będę jeździła w Polsce na nartach. Krajobrazy, to i my mogliśmy podziwiać twoje. Moje krajobrazy? No w sensie, że w kostiumie, na śniegu. No tak, dlatego, że ja w ogóle po oczywiście takim dniu całym, prawda, intensywnym na stoku, lubię się odprężyć, lubię coś zrobić dla swoich mięśni. Korzystam z basenu, z sauny, no i uwielbiam się później po takiej saunie nacierać śniegiem, więc można było mnie zobaczyć, tak, w takich okolicznościach również. Czy właśnie w taki sposób ładujesz swoje akumulatory? Tak, zdecydowanie tak. Uważam, że to jest bardzo ważne, kontakt z naturą, taką, oczywiście ona jest przygotowana pod turystów, ale samo patrzenie na te gigantyczne, piękne krajobrazy, gigantyczne góry, jest to tak odświeżające, tak relaksujące. No, jest to element absolutnie obowiązkowy u mnie, jeżeli chodzi o spędzanie ferii zimowych, narty.